Siemaneczko, dzisiaj chyba ostatni dzień w Cusco i mam dla was taką dobrą wiadomość, ona najlepsza jest dla mnie, bo w końcu po 9 miesiącach ubezpieczyłem się i dodatkowo dostałem moją pierwszą współpracę w życiu taką z Planetą Młodych. I już kiedyś wam wspominałem o tym, że powinienem się ubezpieczyć, że szukam ubezpieczalni, ale jak to ja, pełna bagatela i nie udało mi się tego osiągnąć. A teraz zostałem troszeczkę przymuszony, ponieważ następne kraje, Boliwia, Argentyna, Chile, wymagają ubezpieczenia na Dawida. Więc kiedyś dostałem już rekomendację od kogoś z widzów na Planetę Młodych. I ostatnio od Tomka z Jak to Daleko. Więc napisałem takie zapytanie do nich, czy nie chcieliby takiej współpracy za polecenie i tam za jakiś post na Instagramie, tam się dogadaliśmy. Więc dostałem taką oto swoją pierwszą współpracę. Tak czy siak ubezpieczyłbym się w Planecie, ponieważ miałem rekomendacje na nich. Spróbowałem swojego szczęścia, udało się. Jak wejdziecie na stronę, którą podlinkuję wam w opisie, macie takie ubezpieczenia od 220 zł dla przedziału wiekowego 4,31, no i droższe już od 31,59, o ile się nie mylę. I każde ubezpieczenie od zakupu, od momentu aktywowania działa przez 180 dni ciągłej podróży, więc naprawdę tanie. I co najważniejsze, na przykład Chile wymaga tego, żebyście mieli ubezpieczenie na Dawida, które pokrywa minimalną kwotę 30 tysięcy dolarów. I w Planecie każde jedno ubezpieczenie, którego byście nie wybrali, macie 60 tysięcy euro. Więc więcej jak podwójną cenę. I tak to. Także polecam serdecznie. I zanim przejdziemy już do tego, co byśmy dzisiaj chcieli zobaczyć, to no, ubezpieczenie to jest rzecz ważna. Ja nie jestem może jakiś dobry gość w reklamowanie rzeczy, ale uważam, że naprawdę świetna oferta. Wiele osób korzysta z moich znajomych podróżników, więc to też o czymś świadczy. I no, jeżeli macie tyle samo farta co ja, no to uda się wam przemknąć przez tyle miesięcy. Słuchajcie, ja jeździłem bez ubezpieczenia jeszcze pierwsze wyprawy, jak nie robiłem YouTube'a, nigdy mi się nic nie stało. No ale teraz już jestem zabezpieczony, odpukać w niemalowane. Także link do Planety na dole. A dzisiaj chciałbym udać się lokalnym autobusem 40 km za Cusco do miejscowości Urcos. Urcos samo w sobie nie wiem jakie jest, ale tam niedaleko jest bardzo fajny mirador, czyli viewpoint, czyli po polsku punkt widokowy. Chciałbym to zobaczyć. Dogadać się tutaj, gdzie pojechać, to jest tragedia, ale pan powiedział, że wysadzi mnie gdzieś na przystanku, który będzie odpowiednim przystankiem do złapania autobusu, który jedzie bezpośrednio do Urcos. Pierdykam te Urcos, powiem wam szczerze, że troszeczkę wywalone mam na te Urcos, ponieważ będę tam cisnął 40 km w jedną stronę, w drugą marnował czas, a jestem przecież w Cusco, ostatni dzień w tym pięknym miejscu i patrzcie sobie, wyhaczyłem jadąc autobusem na tamten przystanek Market i zatrzymaliśmy się naprzeciwko. Jak popatrzyłem na to wszystko, mówię, chcę te Urcos, czy może wysiądę tutaj sobie pochodzę, bo ja wiecie, że lubię takie rzeczy. A i na San Camilo miałem was jeszcze zabrać przecież, kurde, więc sobie pójdziemy zaraz na San Camilo, na ten bardziej taki market, który jest popularny. O, a tutaj jest chyba taki bardziej lokalny, chociaż tamten też jest bardzo lokalny. O kurde, może bym się jeszcze ostrzygł? A pani myje głowę? No i jazda. Jestem u pani fryzjerki, za piątaka. Zapytałem, czy mi jeszcze umyje głowę, bo wobec tego to nie ma opcji.
lecimy. Jak to tu wygląda u pani? Taka budeczka sobie, elo. Widzę, że tutaj chyba tego szam owocowy jest, ale zaraz wam powiem, jaka akcja wyszła z tym fryzjerem, bo było śmiesznie. Dobra, tak to się tutaj wygląda. Są też inne działy, ale opowiem wam o fryzjerze. Pierwszy raz mam taką fryzurę, wiecie co? Pokazałem do pani, że chciałem do połowy się obciąć, wiecie, do zera, później żeby wycieniowała, pojechała za daleko do góry, później uczyłem ją, że bierze się wodę, pryska się, oddziela się tutaj tą linię górną od dolnej, się cieniuje, ale pani nie rozumiała i właśnie dlatego, że nie zrozumiała, powiedziałem jej, żeby ścięła mi do zera aż do tej linii tutaj. No i tak ją poinstruowałem, że nie jest źle. To był mój najgorszy i najśmieszniejszy fryzjer, jaki, kurczę, przeżyłem w swoim życiu. Uczyłem panią, jak się ścina włosy. To już naprawdę było coś. Poza tym zobaczcie, co tu się dzieje. Burza idzie, grzmi i pewnie będzie padać. I bardzo dobrze, że nie pojechałem, bo bym się tylko rozczarował. W jakim razie idziemy sobie na San Camilo. Tam już nawet błyska. A ja chciałem powiedzieć, że Cusco to jest naprawdę topówka światowa miast, w których byłem. Spędziłem tutaj ponad chyba tydzień, jak się nie mylę. I naprawdę jest co robić. Trzeba jechać dalej. Gdybym nie musiał jechać dalej, żeby sobie tak zwiedzać, nagrywać, nie miał planów, naprawdę mógłbym tu żyć, tak na dłużej. Mógłbym tu 2 tygodnie posiedzieć, miesiąc, naprawdę jest dobry klimat. O, słyszycie? Idę, nie dojdę pewnie do San Camilo, ale do Marty dojdę, na Adobo. To pójdziemy tam teraz. Tu mała zamotka. Się zgubiłem, szczerze wam powiem. Myślałem, że idę dobrze. A jest źle, ale zawsze w klimacie. Cusco zapewnia wam klimat wszędzie. I cyk, patrzcie, w samą porę dotarłem do miejsca, zaczął właśnie kropić, zaraz pewnie lunie. A my u mamy Marty dobrze zjemy i przeczekamy wszystko. To już widzieliście w poprzednich filmach, adobo. Dostajecie bułę, zupę, mięsko w środku, dużo cebulki, także koniecznie musicie spróbować adobo. Adobę. Chwila, moment i zobaczcie, jak się zrobiło. Ale mimo to i tak jest pięknie. Elegancko. Sami widzicie, że pogoda nie rozpieszcza. I to nie jest pierwszy raz, to nie jest pierwszy dzień. No w ogóle nie jest okres na Peru. Więc naprawdę ciężko mi tutaj coś organizować. Po druga sprawa teraz, żeby stąd pojechać do Cusco, to jest 27 godzin z samochodem, znaczy autobusem. Muszę wymyślić jakiś stop po drodze, ale to dopiero później, bo dzisiaj idziemy się spotkać z Anką i będziemy gadać, bo może będziemy kombinowali pewne rzeczy wspólnie. Także zostawiam to jeszcze do wieczora. A dla was ostatnie przebiteczki z pięknego Cusco. Peruwiańskie klimaty. Alpaki sobie łażą tutaj po mieście. Ciągnięte przez panie. Byłem tutaj w pierwszym odcinku z Cusco, ale już zamykali i wiele straganów było zamkniętych. Więc powiedziałem, że przyjdę jeszcze raz. A więc idę. Zobaczyć. Wiem, że na pewno soku tu się napije dobrego. No i standard to suweniry z alpaki. Patrzcie, taki jest tutaj un poco. Takie są ceny, także właśnie pomyliłem się, bo mówiłem wam, że San Camilo był w Arequipa, tam było drogo, a tu widzę, że jest przyzwoicie. Za 7, czyli za 7 zł pani robi mi
mango, passion fruit i orange. I pani jest bardzo miła i super. To od razu tak robię. O, panowie z policji, dam sobie, piją soczki. Wszyscy tu piją soki, że samo zdrowie jest. O, i będzie dolewka. Gracias. Pani mówi, że za bardzo małą kamerę mam. Si. I taki soczek, ale on dobry będzie. Mm. Pani mi powiedziała, że z powodu pogody i tych opadów bardzo mało osób tu przychodzi. O, full amiga, full. I pewnie nie zobaczymy tutaj innych rzeczy za dużo. Ale możecie sobie popróbować różnych queso de chanco. To jest... queso to jest ser. Wątpię, to jak salceson wygląda. O, sorry amigo, sorry. Wiecie co jeszcze warto spróbować? Czekolady w Peru. Naprawdę są dobre. Na jednej z wycieczek w sekretnej dolinie próbowałem czekolady nawet z tamtejszą solą. Naprawdę porządne czekolady mają. Możecie też odwiedzić takie miejsce. Czekoladarnia, co ja pierdzielę. Nie wiem jak to się nazywa. Kawiarnia byłoby prościej od kawy, a od czekolady czekoladarnia. Nie no, oczywiście żartuję, ale są takie miejsca tutaj. Przechodzicie to aż na dwie ulice. Pachnie czekoladą lokalną. I co jeszcze? Jakieś trunki możecie kupić, ale co to są? A, pisco. To z pisco. Są z miejscowości Pisco w sekretnej dolinie. Ale to chyba zwykła woda jest, nic więcej. Sery, to nawet tam nie idę, bo strasznie nie lubię zapachu serów. O, i tutaj dział gastronomiczny jest. Ej, możecie tu zjeść od 4 soles do 12 solesów. Możecie zjeść, podejrzewam, że tak no, za 7, od 7 do 13, no to będziecie mieli naprawdę porządny obiad, jak w knajpce. Ale ja polecam mamę Martę. Ale jakbyście kiedyś byli, to polecam wam właśnie przyjść i zjeść sobie w takim lokalnym miejscu, przy stoliku, bo to jest naprawdę fajne wspomnienie na kiedyś, a nie tam zawsze w restauracjach. Dobra, tu warzywniak jest. I ostatnia rzecz, póki jeszcze jest taka pogoda, tam chyba się nawet robi przejrzyście, to jest takie miejsce... O kurde, bele, kolu się wyglebał, what the fuck? Za tym kościołem nie chodziłem jeszcze po uliczkach. Tym wszystkim brakuje tylko słońca. Bo spójrzcie, jak jest kozacko. Jak jest słońce, to jest w ogóle inne oblicze tych ulic. W ogóle wszystko jest inne. Zapomniałem sobie zrobić sesji tutaj w Cusco. Może jeszcze rano będzie okazja. Kaktusowy klimat na dachu. Takie rzeczy dzieją się w Peru. I teraz chyba z ręką na sercu mogę powiedzieć, że obszedłem z wami wszystkie uliczki, ale może nie wszyscy wy ze mną, bo wszystko to rozbite jest, wiecie, w paru, patrzcie, w paru tych, kurczę, nawet nie wiedziałem, że tu wyjdę. Wszystko jest rozbite w paru odcinkach, więc pewnie tylko garstka ludzi widziała to wszystko, ale wiecie, liczy się to, że jest dobrze.
pierwsza rzecz, to muszę wam jeszcze też zarekomendować. To jest Papi Jimmy. I jak się nazywa? Mirador Cusco. Mirador Businessman. Businessman z Cusco. I naprawdę u Jimmy'ego możecie kupić tury na Machu Picchu. Dobra cena. Cien soles, co mi go si? Montania. Montania, wszystko. No i ja wam powiem tak. $100. Słuchajcie, naprawdę jest fajna, przyjazna atmosfera. Ja tam mam swój pokoik z prywatną łazienką, powiedzmy 30 solesów. Wycieczki z firmy, z której ogarnia ten Jimmy. To są naprawdę porządne wycieczki, porządne busy, porządne jedzenie dostajecie. Poza tym Jimmy wam załatwi wszystko, czego dusza zapragnie. Jeśli się tylko zapytacie, wiecie, on ma tutaj kontakty przez całe życie wyrobione. Także jest spoko. No dla tych, którzy chcą jeszcze oszczędzić na budżecie, to możecie za 20 mieć pokój bez łazienki. No, a tak wygląda mój pokój. Troszeczkę, wiecie, jestem w trybie pakowania się. Łazienka, spoko jest. Naprawdę nie ma co narzekać, za 30 soles, chyba niecałe $8. Macie 3 minuty na Plaza de Armas. Macie Jimmy'ego, który wam wszystko załatwi. Pamiętajcie, przed wyjazdem ubezpieczcie się. Najlepiej w planecie młodych. A naprawdę nie jestem ogarnięty, jak to robić, te reklamy. No ale jakoś wszystkiego człowiek musi się nauczyć, nie? Dobra, chwila przerwy i idziemy na kawkę za nią. Zobaczcie, znalazła się zguba w osadzie, w wycieczce. Witam wszystkich. I akurat dzisiaj mamy taki temat ubezpieczenia. Temat przewodni. Bo siedzimy i planujemy w ogóle, gdzie chcemy pojechać. I wychodzi na to, że... Jaka następna destynacja. Tak, Anka też nie ma ubezpieczenia. Ja namawiam ją na planetę młodych, a ona ma tam swoje inne wizje. No i co? Jakby nie było, to 14 dni jeszcze trzeba tutaj zostać, więc tam planujemy. Tak, żebyśmy mogli wjechać do Boliwii, bo prawdopodobnie to będzie nasza następna destynacja. Także trzymajcie, kochani, kciuki, używajcie ubezpieczenia z planety. No. No i kminimy. A w ogóle Anka jest ciekawą osobowością, to jest taka businesswoman i podróżniczka. I na czym zrobiłaś karierę swoją? Na Airbnb. Wiesz co, ja zaczęłam 6 lat temu biznes Airbnb w Polsce, byłam jedną z pierwszych 25 osób, które to ogarniały. No i później przeniosłam mój biznes na inne państwa, w tym na Hiszpanię. No i tak poszło. Wbijajcie na Instagram i czekajcie na audiobooka, którego robisz, prawda? Wiesz co, to będzie e-book. To będzie e-book. No i mam nadzieję, że już będzie w czerwcu dostępny. Na razie nie mogę zdradzić tytułu. Tak, ale ta tematyka jest odnośnie... Ta tematyka jest stricte biznesowa, ale jest tak zwana od podstaw, czyli jak założyć swoją firmę, jak zgrać dobry team, jak przenieść swoją firmę na płaszczyznę zagraniczną. Typowo biznesowe zagadnienia, ale będą też bardzo fajne wywiady z różnymi hostami, z różnymi właścicielami nieruchomości na całym świecie. A właśnie, bo ty podróżujesz sobie w takiej wersji nie hostelowej, tylko jak to się mówi, couchsurfingowej. Tak, ja czasem... Jak to się nazywa? Couchsurfing. Właśnie ja to planuję sobie założyć. Ponieważ to jest cudowne doświadczenie, słuchajcie, podróżnicze, kiedy przylatujesz do zupełnie nieznanego kraju i zostajesz u lokalnej rodziny lub u lokalsa i on pokazuje ci jakby świat od takiej totalnie nieturystycznej strony. I miałaś na przykład, na Dominikanie opowiadałaś mi, że miałaś taką fajną sytuację, bo mieszkałaś u dealera, prawda? Tak, to było nieprawdopodobne. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że on był takim oficjalnym był lekarzem, bo on przede wszystkim był lekarzem i miał klinikę, aczkolwiek wydaje mi się, że mógł mieć jakiś biznes tak zwany poboczny. Ania, ciekawa osobowość, także w opisie macie Instagram Anki, wbijcie sobie, poczekajcie, kto jest ciekawy takich biznesowych zagrywek. Najważniejsze przesłanie chyba od nas dla was, to podróżujcie i pamiętajcie, że świat sprzyja odważnym. Tak, no i warto się ubezpieczyć, bo
Na przykład no koleżanka ma na przykład teraz problem z zębem i będzie rozcinana jutro. Jutro mały zabieg mnie czeka, także trzymajcie. A masz, masz rewoluta? Używasz rewoluta? Używam rewoluta, ale no nie polecam ubezpieczenia z rewoluta. Ale masz tam ubezpieczenie stomatologiczne do iluś tam, więc może... Tak, ja mam nawet rewoluta biznesowego. No, a to nie masz ubezpieczenia? No nie, bo już korzystam z planety. Już korzystasz? No dobra. Nie, dobra, spoko, my musimy jeszcze poplanować, kiedy wylecieć i co jeszcze zrobić w tej Boliwii, chciałem powiedzieć, w Peru. No, także podajcie następny odcinek i... I pamiętajcie o planecie młodych. Tak, to ważne. To ważne. Czekajcie, miałem skończyć film, ale wiecie co, nagrywamy sobie Insta Story do Anki. Ola. I nagrywamy to już... Którą godzinę? Z godziny już nagrywamy, co? Insta Story. Patrz, super. Nagrywamy jakieś 3,5 godziny. I patrz, super pomysł, żebyśmy chodzili po jej... Nie, panie, że schodźcie. Po Starbucksie i będziemy nagrywali, ponieważ... Tak, bo koleżanka nie lubi Insta Story. Tak, i koleżanka mnie tu chce przedstawić u siebie na Instagramie. Się tak. Stresuje, nie? Tak. Za bardzo. Patrzcie, jak bardzo fajny facet, wpadajcie do niego, oglądajcie go. No właśnie. Regularnie. Dobra, co, nagrywamy ten story? No, nie mamy wyjścia. Ponad 5 godzin trwał meeting, w którym próbowaliśmy ustalić jakieś wspólne plany, gdzie jedziemy. Plus robiliśmy też story na Instagram do Anki i później wyszliśmy robić story na ulicy, których oczywiście nie zrobiliśmy, ale spotkaliśmy parę z Italii, którzy jadą jutro do Amazonii, tutaj nie do Iquitos, tylko tutaj do pobliskiej. I być może, jeżeli wszystko będzie w porządku z tym zębem Ani, to pojedziemy z nimi na 4 dni do Amazonii. Później wracamy do Cusco, jedziemy do Limy, z Limy do Huaraz. Z Huaraz szybko i wylot do Boliwii. Mam nadzieję, że te plany się powiodą. A tymczasem wszystkich zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia Instagramu mojego i Ani, wszystko jest w opisie filmu. Oczywiście tematyka filmu dzisiejszego to jest ubezpieczenie, także sprawdźcie sobie planety młodych i co, trzymajcie się zdrówka dużo, obyście kupili ubezpieczenie jakiekolwiek, ale nigdy nie musieli z niego korzystać, tego wam życzę jak najbardziej, także trzymajcie się, pozdro 600 320.